Paul Freund i Pamela May Buckley to dwie wcześniej niezidentyfikowane ofiary zabójstwa, które przez 44 lata znane były jako The Sumter County Dows, czyli osoby NN z hrabstwa Sumter. James i Pamela zostali odnalezieni 9 sierpnia 1976 roku przy Error Road niedaleko autostrady międzystanowej I-95 w Sumter County w południowej Karolinie. Bardzo wczesnym rankiem 9 sierpnia 1976 roku Eremita, czyli osoba, która z pobudek religijnych wycofuje się z życia w społeczeństwie i decyduje się na życie w celibacie i izolacji, zauważyła z daleka młodego mężczyznę wraz z kobietą, którzy zostali wysadzeni przy Locker Road u stronnej drodze niedaleko autostrady międzystanowej I-95. Tego samego dnia o godzinie 6:20 rano kierowca ciężarówki Martin Duran natknął się na leżące na poboczu dwa ciała. O swoim odkryciu poinformował natychmiast Charlesa Grahama, pracownika pobliskiego sklepu, który z kolei skontaktował się z władzami. Jeżeli chodzi o ofiary, to każda z ofiar została postrzelona trzy razy w klatkę piersiową. Para nie miała przy sobie ani pieniędzy, ani dokumentów. No i oprócz tego, co śledczy sami byli w stanie zaobserwować i zauważyć, to o ofiarach nie można było powiedzieć zbyt wiele. Początkowe założenia śledczych pozwoliły ustalić, że znaleziony mężczyzna ma od 18 do 22 lat, chociaż jego uzębienie wskazywało, że może mieć nawet więcej niż 27. No i po wprowadzeniu go do krajowego systemu osób zaginionych i niezidentyfikowanych. Które jest po prostu krajowym systemem wymiany informacji i centrum zasobów dla spraw osób zaginionych i niezidentyfikowanych, w całych Stanach Zjednoczonych górna granica jego wieku została podniesiona do 30 lat. Czyli teraz policja zakładała, że mężczyzna ma od 18 do 30 lat. Mężczyzna wyglądał po prostu dużo młodziej ze względu na swój ubiór, a także budowę ciała miał ponad 182 cm wzrostu i ważył niecałe 68 kg. Miał oliwkową karnację, brązowe włosy sięgające ramion, brązowe oczy i charakterystyczne krzaczaste brwi. Mężczyzna miał w przeszłości robione rozległe i skomplikowane prace dentystyczne, które z dużym prawdopodobieństwem zostały wykonane poza Stanami. Oprócz tego, niedługo przed śmiercią rozpoczął leczenie kanałowe i go nie dokończył. Na jego ciele śledczy znaleźli 10 bliznę, która powstała po usunięciu wyrostka, a także kilka blizn na ramionach oraz plecach. To to odkrycie skłoniło śledczych do wysunięcia teorii, że mężczyzna uprawiał sporty kontaktowe. W chwili odnalezienia mężczyzna miał na sobie wyblakłe jeansy Marki Levi's oraz czerwoną koszulkę, która była koszulką promocyjną wyścigów, które odbyły się w Sebring na Florydzie w 1975 roku. W kieszeni spodni śledczy znaleźli paczkę zapałek Grand Shark Stop, które najprawdopodobniej pochodziły z postoju dla ciężarówek o tej samej nazwie. Mężczyzna nie miał na sobie żadnej bielizny. Mężczyzna nosił zegarek z żółtego złota o numerze seryjnym H918803. Korzystając z numeru seryjnego, śledczy byli w stanie ustalić, że zegarek wyprodukowano w 1968 roku. Jednak na początku lat 70. firma znacznie zmniejszyła swój rozmiar, a co za tym idzie niestety zniszczyła wiele akt. To sprawiło, że policja nie była w stanie ustalić, gdzie zegarek został kupiony. Na palcu mężczyzna miał założony pierścionek z 14-karatowego złota z szarym szafierem oszlifowanym szlifem gładkim, od wewnętrznej strony w pierścieniu wygrawerowano inicjały JPF. W ten sposób śledczy ustalili, że imię mężczyzny może rozpoczynać się właśnie na literę J. Drogi zegarek, drogi pierścionek oraz dobrze zrobione zęby mogły wskazywać na to, że mężczyzna pochodził z zamożnej rodziny. Tak też założyła policja. Ale przejdźmy teraz do kobiety, która została znaleziona leżąca obok mężczyzny. Już na pierwszy rzut oka kobieta była młodsza, i pierwotnie założono, że miała od 18 do 20 lat, ale podobnie jak to było w przypadku mężczyzny, po wpisaniu jej do krajowego systemu osób zaginionych, górną granicę podniesiono do 25. Kobieta była drobna, miała 165 cm wzrostu i ważyła pomiędzy 45 a 47 kg. I także miała oliwkową cerę. To sprawiło, że początkowo spekulowano, że mężczyzna i kobieta są tak naprawdę rodzeństwem, ale te teorie wykluczyły późniejsze badanie DNA. Kobieta miała czerwono-brązowe włosy do ramion i niebieskawe oczy. Mówię niebieskawe, dlatego że niektóre źródła podają, że miała szare oczy. Niektóre też podają, że miała brązowe oczy, ale akurat to jest nieprawdą. Dlatego załóżmy, że miała oczy koloru coś pomiędzy niebieskim a szary. U niej charakterystyczne były dwa pieprzyki po lewej stronie twarzy w pobliżu ust. Ubrana była w niebieloną białą muślinową bluzkę, którą miała narzuconą na różową wiązaną z przodu oraz niebieskie dżinsowe spodenki. W pasie przewiązała szalik w kwiaty, a na stopy założyła lawendowo różowe sandały na koturnie. Podobnie jak mężczyzna kobieta nie miała założonej bielizny. Podobnie jak mężczyzna, kobieta nosiła biżuterię. Ona miała akurat trzy charakterystyczne pierścionki. Pierwszy pierścionek składał się z czarnego, podłużnego kamienia, w którym osadzone były trzy drobne turkusowe kameczki. Drugi składał się z ozdobnego pióra, które biegło przez pół pierścionka takim lekkim łukiem, a pomiędzy tym piórem umieszczono pomarańczowy i turkusowy kamień. Trzeci pierścionek był po prostu prostym pierścionkiem z trzema kamieniami ułożonymi w linii prostej. Biżuteria zdawała się być robioną ręcznie biżuterią indiańską lub meksykańską. Wszystkie pierścionki zostały wykonane ze srebra próby 925. Podczas autopsji koroner zanotował, że kobieta miała niespotykanie długie naturalne rzęsy. Oprócz tego miała nieogolone nogi, nie miała żadnych blizn. Nigdy nie była w ciąży, nigdy nie rodziła, a także miała plomby na wszystkich tylnych zębach. Obie ofiary były czyste i zadbane. Sekcja wykazała również, że przed śmiercią para zjadła owoce lub lody z kawałkami owoców. Ze względu na ich karnację, policja nie była do końca pewna, czy para pochodzi ze Stanów, dlatego też postanowiono poinformować Interpol, a także służby celne. Nawiązano kontakt m.in. z agencjami w Argentynie, Urugwaju czy nawet Brazylii. Jeżeli chodzi o to, co działo się w śledztwie, to w 1977 roku w lata w Południowej Karolinie policja aresztowała mężczyznę za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. W jego samochodzie znaleziono broń, która pasowała do tej użytej na miejscu zbrodni. Śledczy rzekomo doszli do tego po tym, jak wystrzelili z tego pistoletu próbnie. Imię i nazwisko mężczyzny nie zostało podane. Mężczyzna, o którym mowa, zmarł w 1982 roku i nigdy nie został oskarżony ze względu na brak wystarczających dowodów. To jest informacja natomiast, którą znalazłam w bodajże dwóch źródłach i niestety nie jestem w stanie powiedzieć o niej nic więcej. W pewnym momencie śledczy spotkali się również z parą, z matką i ojcem, których uważano za potencjalnych rodziców niezidentyfikowanej kobiety. W tym celu śledczy udali się do Brunswick w stanie Georgia. To właśnie tam pewnemu małżeństwu zaginęła córka, a jej były chłopak zgłosił podobieństwo między ofiarą a jego byłą dziewczyną. Mówiąc ofiarą, mam na myśli kobietę, o której dzisiaj rozmawiamy. Jednak po pokazaniu rodzicom zaginionej kobiety zdjęcia ofiary, zdjęcia Pameli, to ani oni, ani jej przyjaciele, ani nawet sam były chłopak, nie byli w stanie jej zidentyfikować. Po porównaniu uzębienia ostatecznie wykluczono, jakoby były to te same osoby. Kolejną poszlaką była paczka zapałek znaleziona w kieszeni mężczyzny jak już wcześniej wspomniałam, zapałki pochodziły z sieci postojów dla samochodów ciężarowych. I te postoje znajdowały się w trzech miejscach: w Idaho, w Nebrasce i w Arizonie. Po ujawnieniu tej informacji, na policję zgłosił się mężczyzna z Nebraski, który twierdził, że prawdopodobnie naprawiał samochód w parze, która wyglądem pasowała do opisu ofiar. Na tym jednak się skończyło, a trop do niczego i do nikogo nie doprowadził. Z kolei zaledwie kilka miesięcy po zabójstwie, jeden z pracowników kempingu w pobliżu miasta Santee w Karolinie Południowej zadzwonił na policję, aby poinformować, że jakiś czas temu zaprzyjaźnił się z mężczyzną o imieniu Jacques, co potem policja zapisała jako Jock, który akurat spędzał na kempingu kilka dni ze swoją młodszą towarzyszką dziewczyną, a następnie udał się z nią na Florydę. Co więcej, para wracając z Florydy, znowu zatrzymała się na tym samym kempingu. No i kiedy ten pracownik spędzał czas z mężczyzną, który go nazwał Dokiem, mężczyzna miał mu powiedzieć, że jest synem wybitnego lekarza z Kanady, który wyrzekł się go po tym, jak ten zrezygnował z własnej kariery medycznej. A teraz po prostu zrobił sobie takie mini wakacje i podróżował po kraju bez jakiegoś konkretnego celu. Zanim wyjechał, chciał sprzedać lub podarować pracownikowi swój drogi pierścionek. Pracownik przyznał, że pierścionek był bardzo podobny do tego, który został znaleziony na mężczyźnie. Te zeznania jednak również nie przyczyniły się do rozwiązania sprawy, chociaż potwierdziły niejako teorie śledczych, że imię mężczyzny najprawdopodobniej zaczyna się na literę J. W tej sprawie jest jeszcze jedna teoria. Bo niektórzy spekulują także, że w morderstwa mógł być zamieszany seryjny morderca Henry Lee Lucas. Sam Lucas powiedział policji, że w dniu śmierci pary był w Karolinie Południowej, ale jego zeznania zostały przyjęte dość sceptycznie, ponieważ Lucas miał tendencję do składania fałszywych zeznań. I śledczy tak naprawdę utknęli w martwym punkcie. Ciała pary były trzymane w miejscowym domu pogrzebowym w szczelnych trumnach z przeźroczystymi wieczkami, w nadziei, że ktoś przyjdzie i ich zidentyfikuje. 14 sierpnia 1977 roku, czyli rok i pięć dni po znalezieniu ciał, para została pochowana. Podobno na pogrzeb przybyły setki osób, a władze zebrały kilkaset dolarów na opłacenie domu pogrzebowego oraz nagrobka. I teraz przenosimy się z 1977 do 2007 roku, bo w 2007 roku oba ciała ekshumowano w celu pozyskania DNA. To pozwoliło obalić teorię, że znaleziona para jest rodzeństwem, bo testy wykazały, że te osoby nie są ze sobą genetycznie spokrewnione, chociaż faktycznie z wyglądu były do siebie podobne. Natomiast the DNA DOE Project. Czyli organizacja pracująca nad zidentyfikowaniem osób niezidentyfikowanych, została zwerbowana do pomocy w identyfikacji pary w lipcu 2019 roku. I łącznie przekazano ponad 3000 dolarów na sfinansowanie ekstrakcji materiału DNA ze szpiku kostnego. I to, moi drodzy, doprowadziło do tego, że w styczniu 2021 roku organizacja ogłosiła, że pomogła w identyfikacji ofiar. 21 stycznia 2021 roku, czyli zaledwie miesiąc temu, szeryf hrabstwa Santer, Anthony Dennis, poinformował, że para została zidentyfikowana jako Pamela May Buckley i James Paul Freud. Pamela, która zaginęła z Colorado Springs w stanie Colorado, miała zaledwie 25 lat. James pochodził z Lancaster w stanie Pensylwania i miał zaledwie trzydzieści. Zamknęliśmy pewien etap, a rodzina otrzymała jakieś wyjaśnienie, powiedział szeryf Denis. Rodziny zgłosiły zaginięcie zarówno Pameli, jak i Jamesa w 1975 roku. Niestety do dzisiaj nie wiadomo, co łączyło ich ze sobą, jak się poznali i jak doszło do tego, że podróżowali razem. Biuro szeryfa poinformowało, że mają listę potencjalnych podejrzanych. Osoby te zostaną przesłuchane w najbliższym czasie, ale policja uważa, że morderstwo Pameny i Jamesa nie było odosobnionym przypadkiem.